Powstaje program skoordynowanej opieki. Kiedy rzeczywiście pacjenci w Polsce będą mieli tą skoordynowaną opiekę już od początku do końca, czyli od momentu wezwania pogotowia do późniejszej rehabilitacji? Panie redaktorze, no system koordynacji opieki u pacjenta z udarem, on funkcjonuje. On funkcjonuje, powiedzmy, niewłaściwie. Tutaj z tej prezentacji pani profesor Ryglewicz było pokazane, że nie w każdym województwie w kraju funkcjonuje odpowiednio skutecznie. Natomiast to, co dzisiaj nas tutaj spotkało, to wola wprowadzenia dodatkowej metody terapeutycznej, która to metoda pozwala na poszerzenie okna czasowego na zastosowanie określonej interwencji medycznej. Tutaj do tej pory mieliśmy leczenie trombolityczne i ono na początku kulało, ale jednak zdecydowanie się poprawiło i tak jak było tutaj mówione, 40% uratowanych ludzi w ciągu tego okresu, odkąd ta Liza była wprowadzona, czyli tam kilkanaście lat, no to jest efekt, tak? Czyli tutaj to mamy. Coś, czego brakuje w systemie, to niezależnie od tego, że wprowadzimy tą trombektomię mechaniczną w tej chwili, poszerzając to okno, wprowadzimy to, mamy taką wolę od lipca, już jest decyzja ministra Łukasza Szumowskiego, żeby wpisać do koszyka świadczeń gwarantowanych. Także to powinno, że tak powiem, zafunkcjonować. Przeliczamy jeszcze pieniądze, żeby po prostu tutaj w całym kraju można było jednolicie to wprowadzić. Ale coś, co brakuje, to brakuje tej części rehabilitacyjnej. Mimo tego, że rzeczywiście oddziałów rehabilitacyjnych, rehabilitacji neurologicznej jest dość dużo, no ale tak jak też tutaj było mówione, tak, oddziały udarowe nie mogą pacjenta, że tak powiem, oddać. Nad tym musimy popracować i nie mogą oddać również do rehabilitacji, czyli tej części, że tak powiem, która powinna być uzupełnieniem leczenia. Chcemy, żeby tutaj ta metoda terapeutyczna była w tym roku, jeszcze w połowie roku, czyli od lipca, natomiast chcemy, żeby tą część rehabilitacyjną również w tym roku rozpocząć, tak? Czyli na pytanie takie, kiedy pacjent będzie miał kompleksowość, ja sądzę, że to nam zajmie z około roku, żeby po prostu duży system szeroko pojęty rehabilitacji medycznej i opieki długoterminowej, bo tutaj też mówiliśmy o zakładach opiekuńczo-leczniczych, mówiliśmy o powrocie człowieka do domu już jak gdyby z takim pewnym uszkodzeniem i opieki nad nim, no to nam zajmie przynajmniej z rok. Rozumiem, że są na to pieniądze i nie będzie później problemów, że okaże się, że troszkę brakuje. To znaczy, tutaj pieniędzy na nic nigdy nie ma, tak? Także tutaj korzystamy z tych środków wynikających z tej ustawy 6% i jej modyfikacji, korzystamy z dobrej koniunktury gospodarczej, korzystamy z lepszej ściągalności składek i dlatego tak nie mogę powiedzieć pewnie, że po prostu w przyszłym roku, nie wiem, w listopadzie będzie już uruchomione coś, tak? No bo to są z miesiąca na miesiąc różne przepływy finansowe, w związku z tym też jest tak, że trombektomię mechaniczną uruchomimy w formule pewnego rodzaju, nie wiem, konkursu czy zapytania, tak? I tylko te miejsca, które będą spełniały określone standardy, będą mogły przystąpić. Nie wiem, czy wszystkie będą, że tak powiem, zakwalifikowane pozytywnie. Także kilka elementów jest wątpliwych jeszcze.